Obecnie ulica Ożarowska wygląda tak. To cicha i spokojna droga polna. Natomiast ulica Starołęcka, wręcz przeciwnie, w godzinach szczytu to często taki obraz. 40 minut trzeba czekać obecnie na dojechanie do przejazdu od ulicą Starołęcką. I po drugiej stronie jest podobnie. Sytuacja komunikacyjna na Starołęce pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy pod koniec czerwca rozpoczęto remonty. Obecnie są prowadzone prace na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej, a także pod torowiskiem tramwajowym w ulicy Starołęckiej. Trwa także przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej. Dla kierowców te remonty oznaczają jedno – jeszcze większe korki. Stoimy. No po prostu chyba pociągów jest za dużo. Bardzo ciężko jest przejechać. Już niedługo może być łatwiej, bo prezydent Mariusz Wiśniewski poinformował o planowanej nowej inwestycji na obecnie spokojnej ulicy Ożarowskiej, która miałaby stać się alternatywną trasą dla ulicy Starołęckiej. Oczekiwana informacja dla mieszkańców południowo-wschodniej części Poznania, zwłaszcza Głuszyny i Starołęki. Ruszył przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Ożarowskiej na odcinku od ulicy Głuszyna do Czernichowskiej oraz budowy chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od Czernichowskiej do Obodrzyckiej. Miałaby być to także trasa skracająca dojazd autobusów z Głuszyny do pętli tramwajowej na Unii Lubelskiej. Te plany inwestycyjne miasta popierają także osiedlowi radni. My od paru lat już, jak to się mówi, czynimy starania, żeby cały ciąg ulicy Ożarowskiej poprzez ulicę po prostu Gołężycką, remontowany w tej chwili wiaduk, ulicę Baranowską, aż do ulicy Obodrzyckiej, ten cały ciąg był jak najszybciej przebudowany. Jak poinformował prezydent Mariusz Wiśniewski, projekt dotyczący ulicy Ożarowskiej wraz z decyzjami administracyjnymi miałby być gotowy w 2023 roku, a po zapewnieniu finansowania ruszyłaby inwestycja. Paula Borowska, Puls Dnia.